Z okazji Veganuary postanowiłam nagrać mój cały dzień roślinnego jedzenia i zastanawiałam się, co umieścić w takim filmie i stwierdziłam, że nagram moje posiłki w nurcie tak zwanym comfort food. Comfort food to jest jedzenie, które ma sprawiać nam radość i szczęście, oczywiście w cudzysłowie, ponieważ jedzenie nie przyniesie nam szczęścia, jeżeli nie mamy go w sobie. Ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Będą to posiłki zimowe, ciepłe, rozgrzewające. Będą to ulubieńcy moich ostatnich miesięcy. Rzeczy, które mogłabym jeść praktycznie w kółko. Jak to w realnym życiu bywa? Zacznijmy od śniadania. Ja jestem jedną z tych osób, które mogłyby przez całe życie jeść na śniadanie owsianki. Oczywiście sobie je urozmaicam, ale ostatnio moją najulubieńszą owsianką z ostatnich tygodni jest owsianka bazująca na płatkach owsianych górskich i mrożonych malinach, z których robię mus. Tak naprawdę wszystko odbywa się w jednym garnku, ale game changerem dla mnie było ugotowanie oddzielnie. Najpierw płatków owsianych na wodzie i mleku i potem samych malin. Wcześniej po prostu wszystko wrzucałam do garainera. I to nie daje takich doznań smakowych, jak najpierw zrobienie samej owsianki i potem tego dodatkowego musu z malin. Jakbyście obudzili mnie w środku nocy i zapytali, co chcę jeść do końca życia, aktualna odpowiedź brzmiałaby ramen. Ramen jest daniem kuchni japońskiej, które tak prawdopodobnie, tak naprawdę, przywędrowało do Japonii z Chin w połowie XIX wieku, a swoją popularność zyskało w XX wieku i po II wojnie światowej, gdzie stało się tak naprawdę daniem dla ludzi z klasy robotniczej, którzy po ciężkim dniu pracy musieli zapełnić swoje głodne żołądki czymś tanim i pożywnym. Ramen tak naprawdę jest bardzo prostym daniem, bazuje na trzech rzeczach. Najważniejszy jest bulion, makaron pszenny i dodatki według uznania. I tak naprawdę nie ma jednego prawidłowego przepisu na ramen. Każdy kucharz, każda osoba, która go przyrządza, może go przyrządzić według własnych gustów i smaków. Oczywiście są jakieś podstawy, na przykład bulion i makaron, ale dodatki są już tak naprawdę rzeczą zupełnie subiektywną. I jak się nad tym zastanawiałam, to ja właśnie lubię ramen ze względu głównie na dwie rzeczy. Po pierwsze ze względu na dodatki, które mogę sobie dobrać sama pod moje smaki i dzisiaj użyję takich moich ulubionych, najprostszych dodatków warzywnych. A po drugie smak umami. Jeżeli lubicie wyraziste i głębokie, zaskakujące, słone smaki, to ramen będzie czymś dla Was. W wersji wegańskiej i wegetariańskiej w ramenie smak umami to według mnie jest bulion na bazie suszonych grzybów. Pierwotnie Japończycy używali grzybów shiitake, ja użyję po prostu leśnych grzybów. Ja użyję też pasty miso. Jest to pasta z fermentowanej soi, która tak naprawdę jak dla mnie to jest magii w paście. Jeżeli chodzi właśnie o dostępność dodatków, bo pewnie niektórzy z Was po raz pierwszy spotykają się z czymś takim jak pasta miso,
to coraz częściej dostępne są one w dyskontach. Na przykład teraz aktualnie i zapewne jak opublikuję ten film w weekend, to ten tydzień będzie jeszcze cały czas obowiązywał w Biedronce. I pasta miso, makaron do ramenu, sos sojowy i suszone grzyby shiitake są na przykład dostępne w Biedronce w atrakcyjnej cenie. Ja na przykład pastę miso, którą dzisiaj użyję, to jest pasta miso z Lidla. I jeżeli zrobicie ten ramen i wam jednak nie posmakuje, to są to według mnie składniki, które też możecie użyć do innych dań. Na przykład pasty miso można użyć do dowolnej zupy, do dowolnego curry. Ona po prostu wzbogaca w ten smak umami daną potrawę. Dobrze, zabierzmy się do pracy. Ja dzisiaj zrobię troszeczkę oszukany bulion. I okej, można gotować bulion warzywny przez kilka godzin, ja też tak robiłam. Zrobię dzisiaj oszukany bulion, który będzie na bazie suszonych grzybów i smażonej cebulki i smażonego czosnku na dużej ilości oleju, z dodatkiem oczywiście wspomnianej wcześniej pasty miso. Także tak jak powiedziałam, nie ma jednego prawidłowego przepisu na ramen. Mój dzisiaj jest w wersji uproszczonej. Uważam, że mimo to jest nadal smaczny. Zaliczyłam w topę, ale jakoś będziemy musieli z tym żyć. Niestety nie mam pałeczek, muszę sobie w końcu kupić wielorazowe. Ja do tej pory po prostu zużywałam jednorazowe, które kiedyś tam dostałam z jedzeniem na wynos. Czasami dostaje się takie rzeczy wbrew własnej woli. Ramen gotowy, tak naprawdę można by skończyć po prostu na tym bulionie, który powstał z podsmażonego cebuli, czosnku, pasty miso i grzybów po zblendowaniu. Ale uważam, że kremowy bulion to jest kolejny level. Jak jestem gdzieś i zamawiam ramen, to przeważnie wybieram kremowy, a jeżeli nie wybiorę kremowego, to za każdym razem tego żałowałam. Także spróbujmy. Ja wiem, że głupio chwalić samą siebie, ale wyszło bardzo, bardzo smacznie. I tak jak mówiłam, jeżeli lubicie smak umami, konkretne, złożone
smaki, to na pewno ramen będzie czymś, co będzie Wam smakowało. Tym bardziej, że kiedyś te składniki trzeba było kupować naprawdę w specjalistycznych sklepach albo zamawiać z internetu, a teraz są dostępne praktycznie na wyciągnięcie ręki za rogiem. A na kolację przygotuję bardzo smaczną, ekspresową, rozgrzewającą zupę z czerwoną soczewicą. Tak naprawdę ta zupa jest bardzo prosta i właściwie każdemu wyjdzie. Wyjdzie również na wodzie, ale ja akurat zużyję bulion, który mam z kitrany zapasteryzowany jeszcze od świąt Bożego Narodzenia, ponieważ zostało mi troszeczkę, jak gotowałam bulion na barszcz. Kluczem do sukcesu tej zupy są tak naprawdę jej trzy podstawowe składniki, czyli czerwona soczewica, pasata pomidorowa bądź pomidory krojone i na koniec mleko kokosowe. To mleko kokosowe nie jest konieczne, jeżeli go nie macie, możecie użyć jakiegoś innego mleka, ale uważam, że mleko kokosowe bądź śmietanka kokosowa bądź w tym stylu wykańcza tę zupę i dodaje jej kremowości, po prostu dodaje tego czegoś, czego czasami brakuje w niektórych prostych potrawach, żeby smakowały nam lepiej. Zupa jest też świetna, jeśli chodzi o recykling. Tak naprawdę, jeżeli Wam zostaną jakiekolwiek warzywa, mogą to być ziemniaki, bakłażany, cukinie, naprawdę cokolwiek, można to tutaj wrzucić i ta zupa nadal będzie w porządku. I ta zupa jest naprawdę uniwersalna, bo możecie ją zrobić. Ja ją zrobiłam dzisiaj i też Wam podam taki przepis na wersję nieco rzadszą, tak jak widzicie. Możecie też ją zrobić jako gęstą, praktycznie jak grochówę, po prostu wystarczy dać więcej warzyw i więcej soczewica, czerwona soczewica. Obok dzieciorki jest w sumie moim ulubionym strączkiem, bo jest bardzo uniwersalna, wszechstronna i wdzięczna, ponieważ tak naprawdę jest gotowa w 10 minut. Mam nadzieję, że taka forma wideo Wam się spodobała i że spróbujecie coś przygotować, chociażby ramen. Ja Was będę bardzo, bardzo, bardzo zachęcać do tego, żebyście spróbowali zastąpić jeden posiłek, który miałby być mięsny, na rzecz posiłku roślinnego. Nie bójcie się eksperymentować, w ciągu tych ostatnich kilku lat naprawdę dużo rzeczy się zmieniło. Jest mnóstwo twórców wegańskich albo twórców, którzy dzielą się przepisami na kuchnię roślinną bądź wegetariańską i naprawdę na sam początek i też na koniec w ogóle nie trzeba inwestować, tak naprawdę wszystko znajdziecie w sieci, a produkty, nawet takie bardziej wyszukane jak do ramenu, są już naprawdę dostępne w dyskontach. Przypominam, tydzień azjatycki w Biedronce. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmu, pa!